Witaj Moniko, witajcie dziewczyny, Natalia Romaniuk z Republiki Długich Spódnic. I mam dzisiaj przyjemność gościć niezwykłą kobietę. Zaraz Wam opowiem o tym, co się w ogóle wydarzyło, ale dwa słowa na temat Moniki Staśkiewicz. Moniko, przeczytam krótko to, co przygotowałaś tutaj dla nas. Przypominam, że pojawiasz się tutaj w programie Chodź się pokaż, co mnie ogromnie cieszy, że z odwagą, z determinacją, z otwartym sercem przychodzisz do nas, do tej mojej przestrzeni, żeby się podzielić sobą, żeby się pokazać i żeby opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz. A zajmujesz się rzeczą niebanalną, bo metodą Soul Body Fusion. I zaraz sobie o tej metodzie porozmawiamy. Miałam okazję jej doświadczyć przed chwilą na sobie, więc jeszcze jestem w takim stanie dosyć błogim, więc z chęcią Wam też o tym opowiem. Ale Moniko, oprócz tego zostałaś joginką śmiechu, instruktorem jogi śmiechu i początek jakby Twoich poszukiwań i jakby powód, dla których znalazłaś metodę Soul Body Fusion, związany jest w zasadzie z Twoim synem. I też chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali. I jeszcze tylko dodam, że głównie wspierasz kobiety, ale też wspierasz kobiety i rodziny, które mają kontakt albo które mają trudne dzieci, takie dzieci niezwyczajne, jak Twój syn. Przede wszystkim wprowadzasz dzięki swojej pracy zmiany w postrzeganiu rzeczywistości i Twoim głębokim pragnieniem jest, żeby ludzie mieli możliwość poczuć się ze sobą naprawdę dobrze. Prowadzisz też przestrzeń Radość jest w nas i taki tytuł nosi to nasze dzisiejsze spotkanie. Po prostu Radość jest w nas. Witaj Moniko, bardzo, bardzo miło mi Ciebie tutaj gościć. Dzień dobry wszystkim. Tak, propaguję radość, promuję radość, ponieważ często zapominamy o niej w dniu takim codziennym. A jestem mamą niesamowitego dziecka. Mateusz ma w tej chwili 16 lat, ale jak był w przedszkolu, zaczęły się problemy z jego zachowaniem i po jakimś czasie okazało się, że ma elementy zespołu Aspergera. Problemy wychowawcze były bardzo duże, my nie umieliśmy sobie w ogóle radzić z tym, a ja jako osoba bardzo emocjonalna wiecznie chodziłam zapłakana. Więc moje życie to był jeden potok łez. Ojejku. Rozumiem. Tak. Tak. To brzmi jak wyrok czasem, prawda? Dla wielu rodzin taka diagnoza to jest po prostu taki stempel. No i co dalej? Jak tutaj żyć? Powiedziałaś, że to są elementy, czyli... Tak. Na początku zdiagnozowano jako elementy, w tej chwili już ma wpisany zespół Aspergera całościowo. I to było coś, co dla mnie było w ogóle... Ja w ogóle nie rozumiałam, o co tu chodzi. Ja się przez jakiś czas uczyłam, o co chodzi. Że on się inaczej zachowuje, że ma problemy emocjonalne, a z kolei jego inteligencja, łatwość nauki jest na dużo wyższym poziomie niż rówieśników. I te dwa takie, wiecie, no, w ogóle zero balansu, tak? Tylko mamy rozjazd. I to było bardzo, bardzo trudne, żeby to ogarnąć głową. Niestety wsparcie w szkole nie było takie, żebym ja poczuła się wsparta, tylko po prostu przeciwnie. Mam dziecko, które się źle zachowuje i nie jest za fajnie. Trafiłam oczywiście później zmieniliśmy szkołę, było inaczej. Trafiliśmy na cudownych nauczycieli. Zresztą nauczycielka, która prowadziła Mateusza na początku, też była z wielkim, otwartym sercem, co no, bardzo nas wspierało, tak? Natomiast inne osoby dookoła, no było różnie. Ale przeszłam przez różne etapy i różne rzeczy z nim, ale przede wszystkim ze sobą. Mhm. Bo mnóstwo terapii, które miał Mateusz i my jako rodzice, było bardzo wspierające. Ale dopiero moment, kiedy Mateusz powiedział po 7 latach różnych terapii, mamo, ja już mam dosyć, daj mi odpocząć od tych terapii. Ja chcę normalnie pożyć. Niesamowite.
To był taki, wiesz, tak był taki moment, który mówię, okej, okay, no to ja zrobię coś dla siebie, o czym już, co mi chodziło po głowie, tak? Chciałam iść w jakąś medytację, chciałam poszukać czegoś, co da mi poczucie takiego relaksu, błogości i spokoju. Bardzo tego potrzebowałam. No i w ten sposób trafiłam na metodę Soul Body Fusion i no i moje życie się zaczęło zmieniać w takim dosyć szybkim tempie. To było raptem 4 lata temu. To jest niesamowite, czyli w zasadzie syn popchnął cię do tego, żebyś w końcu przestała się nim zajmować, jak to wiele rodzin mówi, że zmiana nastąpiła w momencie, kiedy przestali te dzieci naprawiać, tak? Bo wiadomo, że to jest naturalne, że się chce pomóc, ale on powiedział, mamo, zajmij się sobą, tak? I ty przekierowałaś uwagę i w zasadzie znalazłaś narzędzie, którym teraz pomagasz wielu ludziom i które przed chwilą na sobie przetestowałam. Czy możesz coś powiedzieć o tej metodzie? Tak, jest to metoda Soul Body Fusion, jest to synchronizowanie duszy z ciałem. Pod wpływem traum różnych, tak jak ja byłam straumatyzowana bardzo mocno, dusza ma bardzo wysokie wibracje, a nasze ciało jak pod wpływem traum ma bardzo niskie, to tak jak ten dysonans, który również Mateusz miał. I ciężko jest tej duszy się z nami synchronizować, ona ma wysokie wibracje i ona ma nieskończone te wibracje. I to nasze ciało jest jakby w którymś momencie pozostawione samo sobie, z jakimś tam połączeniem niedużym z duszą i poczucie wtedy takiego wewnętrznego niepokoju. Ja pamiętam ten wewnętrzny niepokój latami całymi i niby wszystko, były takie momenty, że wszystko się układa fajnie, a ja w środku czuję, że jestem rozdygotana, że to nie jest taka pełnia szczęścia, jaką ja bym chciała odczuwać. No halo, jest wszystko super, tu się ułożyło, tam się ułożyło, no człowiek powinien odczuwać super szczęście, a ja cały czas czuję jakiś smutek w sobie. No i w momencie, kiedy zaczęłam praktykować Soul Body Fusion, zaczęło się to zmieniać, to się zmieniło właściwie od tak. I to było niesamowite, że to była szybka zmiana i ja po prostu nagle poczułam, że wow, nie ma tego niepokoju, jest czas, po prostu jest inaczej, tak? I to jest naturalny proces powrotu do siebie. Po to tu przyszliśmy, żeby doświadczać to życie teraz. Właściwie jest nam fajnie, to jest taki stan, jak jesteśmy fajnie, jest nam fajnie, jesteśmy w medytacji. W medytacji mamy błogość, mamy spokój, ale wracamy tutaj do życia rzeczywistego i nagle się okazuje, no nie tak, tamto nie tak, tu nam się coś nie podoba. A ta metoda synchronizuje to, jak gdyby sprowadzamy ten fajny błogostan do ciała i możemy dzięki temu z innej przestrzeni reagować, z innej przestrzeni cieszyć się każdą drobnostką, ale również to, co jest bardzo fajne i istotne, inaczej reagujemy na te problemy, które przychodzą. Bo one mi się nie skończyły. To nie była czarodziejska różdżka, która powiedziała, teraz będziesz szczęśliwa i wszystko ci się będzie cudownie układało. To nie wygląda w ten sposób. Ale ja już na problemy reaguję kompletnie z innego poziomu. Mam w sobie tak duży spokój i taką akceptację na to, co przychodzi, że jestem po prostu szczęśliwa, nawet jeżeli dzieją się rzeczy, które wcześniej byłyby dla mnie tragedią. Dokładnie. To, teraz patrząc z mojego doświadczenia, bo ja nie słyszałam o tej metodzie wcześniej, więc jest to dla mnie totalna nowość. Przed chwilą miałam okazję doświadczyć, za co ci jestem bardzo wdzięczna, bo to uczucie, które tak szybko przyszło, przecież to trwało raptem chwilę. Ja miałam ochotę, żeby się to nie kończyło, żeby to po prostu trwało i miałam ochotę zostać w tym stanie, bo to jest taki błogostan, to jest coś więcej niż relaks, to jest coś więcej niż po prostu niż medytacja. I ta świadomość myśli, które przychodzą, aż chciała się je po prostu zostawić, żeby skupić się na tym, co się właśnie wydarza w tu i teraz. Tak. Tak, i to jest właśnie niesamowite i to znaczy, kiedy to jest proste, raptem siedzisz, skupiona na sobie, w tej intencji, dajesz po prostu się poprowadzić swojej duszy i ona robi porządek, bo tu nikt ci nic nie robi. To jest też fajne, że w tej metodzie osoba, z którą to robisz,
jest na tym samym poziomie co ty. Tutaj nikt nic nikomu nie daje. Jesteśmy na tym samym poziomie i trzymamy pole. I tak jak ty miałaś fuzję, tak ja robiąc tobie również miałam i ja też swoje wibracje powiększyłam. Więc to jest rewelacyjne. Wymiana. Dając komuś też masz. I zobacz, to też jest taki rezonans, tak, że podwyższając swoje wibracje, podwyższa się innym. Moja rodzina niekoniecznie chce, żebym im robiła często swobodę fusion, tak, że oni o tym wiedzą. Natomiast już i też zaczęli inaczej reagować na różne rzeczy, bo ja podwyższam swoje wibracje. Oczywiście. Ty wzrastasz i cały system wokół ciebie po prostu nie ma wyjścia, ale musi pójść do góry. I to jest w ogóle przepiękne, jeżeli, bo wiele osób na przykład chce zmieniać partnera, chce zmieniać dzieci, chce zmieniać rodziców, a praca jest w nas i wystarczy, że my zaczniemy zmieniać po prostu siebie, to nie ma opcji, żeby cała rzeczywistość, która jest wokół nas, nie była odpowiedzią na to. A co mnie zachwyciło, Moniko, to po pierwsze kontakt z swoją energią, która jest niezwykle kobieca, niezwykle opiekuńcza i taka po prostu, powiedziałabym, taka bardzo subtelna, nienachalna, ale taka, która, wiesz, jak taki anioł, który tak przychodzi i tak po prostu, wiesz, otula swoją delikatnością, subtelnością, łagodnością i takim niesamowitym ciepłem. Więc to, co ja czułam w dłoniach, to połączenie z tobą było tak słodkie, że i tak przyjemne, że naprawdę nie miałam ochoty, żeby się zakończyło. Ale co jest ciekawe i to myślę, że też dla was, dziewczyny czy panowie, bo myślę, że Republika oglądają też mężczyźni, to, że można to robić na odległość i to jest dla mnie totalny fenomen. Czy jak ty zaczynałaś robić swoje pierwsze sesje na odległość? Jak ty to odbierałaś? Czy czułaś, że miałaś jakieś obawy, że to nie będzie działało? Czy miałaś po prostu przekonanie, że to działa pomimo wszystko? Znaczy ja wiedziałam od razu, że to działa, ponieważ już na kursie praktyka Soulbody Fusion, na którym byłam po raz pierwszy, było to poruszane, że również działa to na odległość, że można to robić właśnie przez Messengera, przez Skype'a, przez Zooma. I to działa i ludzie, no ja wtedy akurat nie robiłam jeszcze, ale byli ludzie, którzy przyjechali na kurs, a potem wracali na przykład do Irlandii, dziewczyna wracała, czy do Hiszpanii i robiły później następne fuzje na odległość i był feedback, że to działa tak samo czują, jak, że jest połączenie, że są dłonie, że się trzyma, czuje to pole, więc i dzieją się różne rzeczy w ciele, tak? Więc wiedziałam już o tym wcześniej, natomiast no przez, zazwyczaj robiłam stacjonarne kursy, no od czasu korony zaczęłam online i powiem szczerze, że dziękuję tej koronie za to, ponieważ mam rzeczywiście, ludzie wtedy mogą skorzystać z całego świata, z całej Polski, z całego świata, z różnych miejsc. Tak, to trzeba jechać gdzieś na kurs, kupić jeszcze dodatkowe koszty mają ludzie, tak, wykupić hotel, dojechać, a w tym momencie siadają sobie w domu i robimy kurs, robimy fuzję i się dzieje pięknie. Super. To jest coś niesamowitego, co się teraz tak naprawdę wydarzyło, że te zmiany, one spowodowały, że zaczynamy inaczej patrzeć na świat wirtualny i na przekaz energii tak naprawdę, że to nie działa tylko przy dotyku, ale to po prostu działa. I ja już tego uczucia nie mam, które miałam tutaj w dłoniach, ale to było coś niezwykłego. Ja miałam wrażenie, że po prostu, że to wychodzi z tych dłoni. Ja miałam wrażenie nawet, że coś trzymam. Już nie wspomnę o tym incydencie z piłką, która po prostu się pod moim biurkiem nagle wysunęła i potoczyła do moich stóp, co dla mojego racjonalnego umysłu było dziwne, bo ona była tam zablokowana i nie miała prawa, ja nie dotykałam niczego wokół i nagle ta piłka po prostu, tak jakby ją ktoś z tamtej strony, od strony ściany kopnął, wypada, więc na szczęście ja już wiem, że różne dziwne rzeczy się dzieją,
i mam taką świadomość, że po prostu przy pracy z energią mamy czasem potwierdzenia w tej rzeczywistości, że tak, to się dokładnie tak zadziewa. Powiedz mi, jakie były Twoje doświadczenia, kiedy pierwszy raz spróbowałaś tej metody? Ja pierwszy raz poszłam na kurs, nie wiedząc, co to jest Solbo Diffusion. Po prostu zaufałam, byłam u Ewy Foley na kursie. Poszłam do niej na pierwszy kurs na świadomy oddech, a potem Ewa mówi, słuchaj, wysłała do całej grupy, słuchajcie, następny kurs to jest Solbo Diffusion, zapraszam. Ja mówię, no fajnie było na tym, to idę na drugi, tak? No i wpadłam tam na ten kurs. Ludzie biegają z tą książką, i tacy są bardzo, wiecie, podekscytowani. Wow, fajnie, że jest ten kurs. Ja sobie myślę, rany Julek, o co chodzi? O co chodzi? Gdzie ja przyszłam? Na co ja przyszłam w ogóle? Matko Święta, co to oznacza, nie? Ale mówię, dobra, spoko. Przyszłam, jest dobrze, ludzie są generalnie zadowoleni. Mówię, spoko. Uśmiechnięci. No, tak, uśmiechnięci, radośni, no to mówię, fajnie. No dobra, no zobaczymy, co się będzie działo. No i pierwsza moja fuzja, Ewa wzięła akurat mnie do takiej pokazowej sesji. No i jak tylko dotknęła swoje dłonie do moich, to ja po prostu poczułam ciepło w sobie. I mi bardzo powieki, tak mi latały powieki, tak wiecie, że to było aż bardzo mocno widać przy zamkniętych oczach. A całe gałki oczne fruwały. Ja po prostu czułam, jak mnie to wszystko rozpiera niesamowicie. I za chwilę takie po prostu, taka radość wewnętrzna, takie szczęście, że jakbym odnalazła się z powrotem. To, co w tej metodzie jeszcze mi się bardzo podoba, to to, że tutaj moja dusza kieruje tym procesem, tak jak i Twoja dusza kieruje tym procesem. Także ja tu nic nie robię komuś, tylko trzymam pole. I to jest cudowne, że tutaj ja na początku dla mnie to był bardzo ważny argument, bo byłam osobą bardzo bojaźliwą i się bałam wszystkiego, więc bałam się również zrobić komuś jakiś, wiecie, problem, może ja coś komuś źle zrobię, nie? A tutaj wiedząc, że to dusza drugiej osoby prowadzi proces na tyle, ile ta osoba jest gotowa przyjąć te wibracje, na tyle je przyjmuje, to jest taki wewnętrzny spokój we mnie, że wszystko jest dobrze, że jest naprawdę super i cudownie. Także ten pierwszy raz był dla mnie niesamowity. No i jak go poczułam, to już wiedziałam, że chcę dalej, że chcę to czuć, żeby i dzielić się tym przede wszystkim z innymi, bo skoro tak łatwo można dojść do poczucia szczęścia w sobie, no to niech inni też będą tak szczęśliwi, tak? Pięknie. Czyli tak naprawdę jesteś świadkiem tego całego procesu. Tak jak powiedziałaś, trzymasz pole, wspierasz, tak. Jesteś obecna, dajesz ludziom siebie, swoją energię, żeby w obliczu Twojej energii mogli dokonywać transformacji. To jest przepiękne, bo popatrz, każdy z nas ma coś do dania. Nawet jak nam się wydaje, że o rany, ja w życiu niczego nie osiągnęłam, nie mam tych tysiąca kursów, to jesteśmy tą unikatową energią, która otwiera drzwi, dostęp do zmiany innym ludziom. I ludzie przychodzą do Ciebie, bo przychodzą, ja to wszystkim zawsze będę powtarzać, bo mam coraz większą świadomość tego, że ludzie przychodzą konkretnie do tego, czym Ty emanujesz, czym Ty wibrujesz, czym Ty śpiewasz, czym Ty po prostu jesteś. I Ty jesteś takim komponentem w tak pięknej metodzie, przepięknej, bo ona jest bardzo delikatna i subtelna, taka właśnie jak Ty. Gdzie jesteś po prostu tym świadkiem? A przyszło mi jeszcze takie pytanie, popatrz Moniko, ludzie, no może nie ludzie, tylko ogólnie my, to ciężko jest nam być, wytrwać w radości. To jest taki niespotykany stan, bym powiedziała. Tak, to jest bardzo niespotykany stan. Tak jak mówiłam, 4 lata temu, jak ktoś by mnie zobaczył, to wyglądałam kompletnie inaczej, a ten stan po prostu z każdym miesiącem, z każdym tygodniem po prostu się zwiększa, tak? Powiększa, jak gdyby poczucie tej radości w sobie, ono po prostu nie mija. Nawet jak się coś dzieje niewygodnego dla mnie,
to zastanawiam się, o co chodzi, ale ta radość taka wewnętrzna i ten spokój wewnętrzny jest cały czas ze mną. Nie rozbija mnie to od środka. To jest właśnie ta różnica, która jest bardzo duża, że sytuacje, które są niewygodne i niefajne, nie rozbijają takiego środka we mnie. Ja tam jestem spokojna, nawet jak dziwne rzeczy się dzieją, które jestem zdziwiona, że w ogóle zadziały, to już mnie nie dotykają mojego wnętrza. I nie ma wtedy właśnie bólu, rozpaczy, jest tylko aha, coś się zadziało, na zasadzie o co chodzi, co mogę z tym zrobić, ale już nie ma takiego szarpania, rwania włosów z głowy, dlaczego mi się to przydarzyło, czemu to akurat ja takiego czegoś doświadczam. Nie ma już tego typu rozterek. I to nie jest wchodzisz taki... te dramaty, tylko po prostu odczytujesz je jako informację dla siebie. Tak, dokładnie tak. I wtedy idę dalej i patrzę na tą miochę. Oczywiście, że jest pierwszy moment, jest kurczę, co jest grany, ale za chwilę, no dobra, no to popatrzmy, o co tu chodzi, tak? I już jest inna perspektywa. Po prostu z każdym jak gdyby rokiem, z każdym miesiącem praktyki Swobody Fiorze zauważyłam, że łatwiej i szybciej zwracam na to uwagę i to moje zdenerwowanie jest coraz krótsze. Że już nie ma takiego wchodzenia, tak jak mówisz, wchodzenia w ten dramat, grzebania w nim, tylko aha, okej, co to mi robi, co ja mogę z tym zrobić. No sytuacja, słuchajcie, sytuacja z września, kiedy mój syn po wyborze szkoły przyszedł po rozpoczęciu roku szkolnego i powiedział: mamo, ja tam więcej nie pójdę. O rany. No i cóż, Monika sprzed 4 lat, nawet sprzed 3 jeszcze, zaczęłaby płakać, no to wybrałeś taką szkołę i tak dalej, i tak dalej, to jest cała odpowiedzialność, skoro wybrałeś, to masz chodzić, tararara, tak? Tak. Teraz mówię, aha, okej. Okay. No dobra, no to Mati, jeżeli nie czujesz się tam komfortowo, to szukamy czegoś innego. Wow. Przejechaliśmy kilka szkół, wybraliśmy metodę, która mu pasuje najbardziej i po prostu zaczął się dobrze w tym czuć. Spotkaliśmy niesamowitych nauczycieli, cudownych, bardzo ciepłych ludzi, którzy są niesamowicie wspomagający i jesteśmy w innym świecie. A gdybym zrobiła to, nie słuchając jego odczuć, no to bym miała mordęgę taką przez rok rzeszą. Tak? Niesamowite. Ta moja reakcja, która wcześniej byłaby inna, teraz pomogła mi zwolnić się jak gdyby z tych problemów, które by tamta decyzja miała na pewno, tak? I poszliśmy inną drogą i cieszę się, że teraz daje się prowadzić swojej duszy i temu swojemu przeświadczeniu, że on ma niesamowitą wiedzę o sobie i o swoich odczuciach. Bo kiedyś temu nie ufałam. Nie ufałam temu, że on wie dobrze. Że on wie dobrze. On świetnie pracuje właśnie z energią, świetnie czuje energię. Wchodząc do pomieszczenia, od razu mi mówi, o tutaj to jest to lepiej, lepiej stąd uciekać. Kiedyś temu nie ufałam. A teraz po prostu wiem, przy swoim rozwoju, przy tym, że mogłam ja tego doświadczyć, wiem, jaką on ma niesamowitą intuicję i że mogę jemu zaufać w tym. Niesamowite. Życie zaczyna być na innym poziomie wtedy. To jest chyba też odpowiedź dla wielu pytań i dla wielu kobiet, które nie miały narzędzi do pracy z dziećmi właśnie, gdzie jest zdiagnozowany albo częściowo zdiagnozowany zespół Aspergera, które jakby tutaj widać, że ta metoda, ona ci bardzo pomogła szybko uzyskać świadomość, że praca i wychowywanie dzieci tak wyjątkowych, ja to nazywam dziećmi nowej ziemi, dziećmi przyszłości, które przychodzą zmieniać tak naprawdę podejście do życia, relacje, podejście do... Popatrz, piękna historia, którą opowiedziałaś, bardzo poruszająca, miałam ciary na całym ciele. On dokładnie wiedział, co jest dla niego dobre. Tam nie było wątpliwości. Tak to połączenie, które on ma ze sobą i z tym, w
którą stronę chce pójść i czego chce, może być trudne dla rodzica, który tak naprawdę zawsze wie, co dla dziecka jest najlepsze. Tak, bo my mamy taką tendencję, tak? No jako rodzice to ja wiem, gdzie ty powinieneś być, tutaj i tam, w taki i w taki sposób, a te dzieciaki są inne i pokazują nam inne myślenie, a spójrz z tej strony, tylko my będąc w tym takim świecie totalnie 3D i w tych programach, które mamy z dzieciństwa, nie zwracamy na to uwagi. Wydaje nam się, że ten dzieciak, przecież on ma lat, nie wiem, 7 czy 8, to co on może wiedzieć? A on wie więcej czasami niż my, bo on więcej czuje. Tak. My często nie mamy ze sobą takiego kontaktu, jakie mają dzieci, jaki kontakt mają dzieci ze sobą. I to jest, jak pozwolimy, spróbujemy wejść w tą energię ich i zobaczyć, co się tam dzieje i zostawić te nasze schematy, które mamy w głowie i podążyć za tym, co to dziecko mówi, to się okaże często gęsto, że on ma rację. Tylko my, jako dorośli, nam jest to ciężko przyznać, jak to dziecko może mieć rację. Przecież to ja nim mam kierować, ja mam mu świat pokazywać, a nie on ma mieć rację. To jest w dużej mierze też w naszej głowie, tak? Ale da się z tego przejść. Jeszcze chciałam tylko jedną powiedzieć rzecz o tym, że często właśnie tak jak dzieci, no tak jak widziałaś, siedziałyśmy przez jakiś czas w jednej pozycji. Dzieciaki nie są w stanie wysiedzieć, na przykład dzieciaki z ADHD, no to już w ogóle usiąść na minutę to jest ciężko, prawda? I to jest jeszcze fajne w tej metodzie, że możemy również ją robić na odległość. Tak. Albo jak dziecko śpi, bo to ta dusza kieruje procesem i nie musimy mieć specjalnego pozwolenia, bo my tam nic nie grzebiemy w człowieku, tylko po prostu siedzimy w polu, trzymamy pole, żeby ta dusza zintegrowała się z ciałem. I to jest wszystko, tak? Więc możemy to zrobić na odległość, możemy to zrobić dziecko jak śpi, możemy to zrobić dziecko jak jest w szkole, siedzieć chwilę w tej intencji, zamknąć oczy. To są cudowne metody, które potrafią fajnie wyciszyć, tak? Tak, tak. Bardzo ważną rzecz powiedziałaś, że my tutaj nie ingerujemy, prawda, że taki terapeuta, tylko po prostu, tak jak powiedziałyśmy, jesteś obecna w procesie i wspierająca. Bardzo mi się też podoba to, że widzisz, że to często dzieci są nauczycielami i czasem one widzą więcej, co jest nam bardzo trudne do zaakceptowania, że moje dziecko, które jest tak wyjątkowe, tak inne, ono ma te radary pootwierane cały czas i ono po prostu zczytuje te informacje natychmiast. Ty jesteś świadomą kobietą, więc ty wiesz, jak to się zadziewa i pewnie chciałabyś mu wyjaśnić, a pewnie się jeszcze nie da jakby opowiedzieć o tym świecie energii, którym ty już się znakomicie, w którym ty się znakomicie poruszasz. Jak rozmawiać z takimi dziećmi w takim razie? Wiesz co, Mateusz już jest w takim wieku, Mati ma w tej chwili 16 lat, jest już w takim wieku, że on słucha o energii, jego to zaczęło interesować. Może nie jest to na zasadzie takiej jawnej, choć porozmawiamy teraz o energii, tak, ale zaczyna zadawać pytania, mówić, jak on widzi pewne rzeczy, jak on je odczuwa. Wow. Zaczęła być po prostu świetna komunikacja między nami, od dłuższego czasu jest ta komunikacja, ale on potrafi to już fajnie wyartykułować. Mamo, a bo ja to czuję w taki sposób, tak? Jak rozmawiam z nauczycielem, wow, to czuję tą energię, jaka płynie, jest mi wtedy łatwiej, tak? Więc wiecie, on ma już bardzo dużą świadomość. Wcześniej to po prostu wyczuwał czyjąś energię i było na przykład, nie, uciekam, tak? I było wychodzenie z sali na przykład w czasie lekcji. Okej. To było dla nauczyciela bardzo trudne, bo ma w klasie 20 parę dzieci, a tu nagle dziecko, nauczyciel wchodzi, a dziecko wychodzi, nie? Problem. I to ja rozumiem oczywiście, bo nauczyciel po prostu, każdy ma problemy i każdy wchodzi, nauczyciel też wchodzi z jakimś swoim problemem do klasy. No i jak takie dzieci są w klasie, to jest trudno. Jest bardzo trudno. Jaka świadomość.
a tak. przede wszystkim zrozumieć. Tak. Natomiast no, on tak odczuwał, że jest mu tak w tym momencie niewygodnie, że on musi wyjść. Rozumiem. Nie. Ale wytłumaczenie tego, czy dziecku, czy nauczycielowi, często gęsto jest bardzo trudne. Masz tam siedzieć, ale ja tam nie chcę. Tak, tak. Tak, bo popatrz, to jest też uczenie obu stron, tak naprawdę świadomości, odpowiedzialności za moją energetykę, za to, jaki sygnał ja wypuszczam do świata. To jest niesamowita świadomość, że mój stan, moja wibracja, nazwijmy to tak najprościej, żeby wszyscy zrozumieli, bo my tu mówimy o energiach, o wibracjach, pewnie się już połowa osób gdzieś tam wylogowała. Po prostu jestem odpowiedzialna za stan emocjonalny, w jakim jestem, bo on jest odczuwalny przez otoczenie. I to nie jest bajka dzieciom na dobranoc, tylko to jest po prostu rzeczywistość. Każdy wie, że jak wchodzi do pomieszczenia i jest ktoś, kto jest w tym pomieszczeniu zły, wkurzony, agresywny, to po prostu aż można, prawda, przysłowiową siekierę powiesić w powietrzu. Więc daje nam to niesamowitą świadomość, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasz stan, bo on emanuje na ludzi wokół, a praca z dziećmi tym bardziej, które są tak wrażliwe. Nie tylko dziećmi z zespołem Aspergera, bo to jest przykład takiej maksymalnej wrażliwości i otwartości, ale przecież wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci odczuwają niesamowicie energię i te dzieci, które w tej chwili są, mam wrażenie, jak je obserwuję, bo uwielbiam to robić, obserwować, patrzeć, jakie te dzieci są w tej chwili naprawdę energetycznie wrażliwe i czasami pamiętam po jednym ze szkoleń poszłyśmy z dziewczynami do cukierni i tam małe dzieciaki biegały i jedna dziewczynka po prostu stanęła przed nami i się w nas wpatrywała i nie to, że w nasze twarze, ale wokół jakby widziała aury, dosłownie się wpatrywała w nas z takim zaciekawieniem przez chwilę. Po czym przyjęła to do wiadomości i pobiegła dalej, a my byłyśmy po takim właśnie szkoleniu wysoko wibracyjnym, także nasze, miałyśmy w ogóle wrażenie, że fruwałam, że jestem tak cudownie i wspaniała i nosownie ona tak stanęła, tak każdą z nas zmierzyła, tak wiecie, metr dookoła, przyjęła do wiadomości i pobiegła dalej, no po prostu to było takie wow, że te dzieciaki już tak widzą, no my pracując z tym, widziałyśmy po prostu inne podejście tego dziecka, tak? Że nie było spojrzenie w oczy, czy w twarz, czy ktoś ma coś fajnego, tylko takie ogarnięcie nas wzrokiem, no coś niesamowitego. Dzieciaków wrażliwych i takich widzących jest teraz już bardzo dużo i myślę, że właśnie warto o tym mówić, bo no, sama byłam rodzicem w 3D i to mi się nie mieściło w głowie, więc fajnie jest, jak spojrzymy na to, że mamy tą energię wokół siebie, że jest ta nasza aura i są inne wibracje. Dopuszczajmy do siebie takie myśli. Idźmy za tym, pooglądajmy ten świat właśnie z innej perspektywy troszeczkę, poobserwujmy, bo się może okazać, że umykają nam fajne rzeczy. Tak. Tak, dokładnie. Piękno chwili nam umyka, prawda? To wejście po prostu w takie mocne tu i teraz. Kiedy przyszła do Ciebie taka potrzeba stworzenia przestrzeni o tak niezwykłej nazwie, a tak w zasadzie prostej, że radość jest w nas? No, byłam po kursie nauczycielskim Soul Body Fusion i zaczęłam prowadzić kursy. Najpierw robiłam te kursy dla znajomych. No, chciałam otworzyć stronę i mówię, no, jak ona ma się nazywać? No, ale w międzyczasie się jeszcze okazało, że jest kurs nauczycielski, też Soul Body Fusion, tylko w Polsce. I poszłam jako asystentka na ten kurs. No i po prostu tam już tak mnie radość rozpierała, że dziewczyny po prostu mówią, że po prostu chodzący wulkan radości, tańca i w ogóle wesołości, tak? No i wróciłam z tego kursu i mówię, no radość mi rozpiera, radość jest w nas, tak? Musimy ją odnaleźć, bo ona tam jest. Pięknie. I stwierdziłam, idę za tym, tak? Idę, otwieram taką stronę, bo chcę pokazywać tą radość, że jej jest naprawdę, możemy wyjść z tego smutku. No byłam w bardzo dużym i wiem, że można to zrobić.
Dlatego idę za tym, co mi się pokazuje, stąd też kurs instruktorski jogi śmiechu. Uważam, że elementy wplatania w codziennym życiu śmiechu są rewelacyjne po prostu. Ja już mam takie sygnały od dłuższego czasu od swoich koleżanek, że mój śmiech to można nagrać i sobie puszczać, jak ktoś ma zły dzień albo zły moment i chciałby zmienić sobie właśnie nastrój, tak? Super. Więc wiedziałam, że ten śmiech, zagrało mi to bardzo fajnie, tak? Mówię, radość jest z nas, śmiać się uwielbiam, no to idę w to, tak? Tak, tak. Cieszę się, że Piotr Bielski, u którego kończyłaś kurs, też pojawił się tutaj w tej przestrzeni. Rzeczywiście to są takie bardzo proste rzeczy. My czasem szukamy bardzo skomplikowanych, powiedziałabym takich namacalnie widocznych metod, które nas po prostu, wiesz, przeciorają, które nas po prostu przeczołgają, że my tam będziemy, wiesz, wyrzucać siebie, a to wszystko jest tak proste i bardzo podoba mi się droga, którą przed nami rysujesz, droga, że zmian można dokonywać w sposób radosny i w sposób lekki i tam wcale nie musi być grzebania, szukania, nazywania, wiesz, dotykania rodów, dotykania traum, wiesz, naszych praprababek, tylko po prostu proste. Słuchajcie, dziewczyny, przepraszam, że nie czytam komentarzy, ale się bardzo w tę rozmowę wkręciłam. Może jak Monika będzie miała czas po zakończeniu, to na nie odpowie, więc śmiało tutaj pytajcie. Powiem Wam, to trwało 15 minut z przerwami, ale stan, w jakim ja weszłam po pierwszych 5 minutach, a my zrobiłyśmy taką skróconą sesję, prawda, żebym poczuła, czym jest ta metoda, żebym mogła też o niej opowiedzieć, to było po prostu coś niesamowitego, bo i stan relaksu, jaki ja poczułam, i stan tej błogości, tego takiego poczucia, jakby mnie ktoś po prostu po całym ciele wygłaskał, jest niesamowity. I naprawdę są metody, które są proste, które są szybkie, które są dostępne. Tak. I które są właśnie robione na odległość. I to jest coś niesamowitego. Moniko, czy ty robisz kursy, certyfikaty dla praktyków tej metody? Tak, najbliższy kurs jest 12 lipca. Jest wydarzenie ogłoszone na radość z nas. 12 lipca jest kurs Praktyka Swobody Fusion. Trwa od 11 do 18. A oprócz tego zapraszam serdecznie na kurs, który odbywa się dla kobiet, stań w swojej mocy, już 3 lipca. Zaczynamy, będą to 2 tygodnie, w których będą medytacje, w których będzie śmiech, w których będą zadania, żeby polubić siebie. Różne rzeczy będę wplatała, tak żeby właśnie radośnie spojrzeć i inaczej spojrzeć na siebie, żeby poczuć tą radość w sobie, tą moc, którą mamy. My kobiety mamy niesamowitą moc w sobie, zakopaną trochę przez te wszystkie wieki, gdzie żyłyśmy, jak żyłyśmy, ale teraz jest czas na otwarcie się i na poczucie niesamowitej mocy, którą mamy w sobie. Nie, tak, ja to doskonale czuję, bo hasłem Republiki jest Twórz Moc. Ja też jak zakładałam tę przestrzeń, to zrozumiałam, że to jest tylko po prostu kwestia odkrycia tego w sobie. Tworzenia tego w tej chwili rzeczywistej, w tu i teraz, w każdym momencie naszego życia. Moniko, to już niebawem, bo to 3 lipca, to jest piątek, więc ja również gorąco zachęcam. Informacje są na Twojej przestrzeni, ale też na stronie internetowej monikastaśkiewicz.pl, która jest w opisie tego spotkania. Moniko, jeszcze mam jedno pytanie. Co Ty masz do dania kobietom? Co one mogą od Ciebie czerpać? To jest pytanie podchwytliwe. Pytanie z typu pułapka. Co mogą czerpać? Mogą czerpać radość, mogą czerpać siłę, która spowoduje, że poczują same w sobie moc, bo to nie ja mam zmieniać ludzi, ja tylko im pokazuję drogę, jaką ja przeszłam i metody, które mi pomogły stanąć na nogi, stanąć w życiu, w którym jest radość. Tak.
To, że będą różne smutki, one będą. Tylko miejmy 80% tej radości w życiu, a 20% smutku. Max. A nie odwrotnie. Tak. Że tylko są chwile radości, a reszta to jest cierpięte takie życie w bólu. Tak. Zmieńmy to. Zmieńmy to w drugą stronę. Poczujmy fun, poczujmy radość. Poczujmy to, co mamy w sobie, to, co jest tam głęboko skryte, bo to jest. Tak. Więc ja pokazuję tą swoją drogę, którą przeszłam i metody, które mi wsparły, pomogły, żeby... Chciałabym, żeby naprawdę cały świat się cieszył. Zobaczcie, zobaczcie, jak wchodzimy do pomieszczenia, gdzie jest radość, gdzie, jest, gdzie są weseli ludzie, to po prostu chwila, moment i nam się zmienia nastrój, nawet jak jesteśmy smutni i nam się chce śmiać i cieszyć i zaczyna być inaczej, tak? Mhm. Zaczynamy dostrajać się do tych ludzi, dokładnie. Do tego świata, do radości. I ja takie życie chcę promować. Ja żyję w ten sposób. Dla mnie ta radość jest bardzo istotna. Bardzo się cieszę, bardzo się fascynuję każdą chwilą, każdym dniem, każdym porankiem. I naprawdę można to zrobić, a wierzcie mi, parę lat temu jak wstawałam, to wstawałam ledwo z łóżka. Mówię, o matko, co mnie dzisiaj znowu spotka? A teraz wiem, że spotkają mnie super rzeczy. Super rzeczy mnie spotkają, bo ja po prostu już inaczej to wszystko odbieram. Ja już się chcę wstawać. Chciałam jeszcze powiedzieć, co byś powiedziała rodzicom, którzy borykają się z chorobą dziecka i którzy są jeszcze na tym etapie, gdzie patrzą na ciebie jak na totalną wariatkę, przepraszam, ale jak na totalną wariatkę, która tu opowiada o tym, że można właśnie wstawać z lekkością, z radością, pomimo tego, że ma się bardzo wyjątkowe dziecko, które codziennie trzeba odkrywać i rozumieć na nowo. No, dla tych rodziców to naprawdę mnóstwo ciepłej miłości wysyłam. I to, co mogę naprawdę, proszę Was bardzo, starajcie się zmienić swoje postrzeganie, bo naprawdę od tego zależy bardzo wiele. I często te dzieciaki mają rację. Naprawdę mają rację, a my jesteśmy głusi na to, nie słuchamy. Posłuchajmy ich, posłuchajmy też siebie w środku, bo mnóstwo schematów, jakie mamy wypracowane przed lata z naszego dzieciństwa, ze społeczeństwa, tak, z tych struktur, które są w tej chwili, one są dosyć sztywne, które pokazują, że ma być od kreski do kreski i tak i koniec, kropka. A te dzieciaki pokazują taki szeroki spektrum, które naprawdę zmienia światopogląd. I teraz, czy my to zrozumiemy, my rodzice, czym szybciej to zrozumiemy, tym po pierwsze będzie nam łatwiej współpracować z dzieckiem, łatwiej współpracować ze szkołą, czy z jakimiś innymi rodzicami i będziemy my mieli poczucie szczęścia. Także to jest bardzo istotne. Słuchajcie siebie, słuchajcie swoich dzieciaków, słuchajcie swoich serc, bo tam jest ta prawda. Nie w tych schematach, którymi się ten świat w tej chwili bardzo mocno obłożył dookoła. Ale tutaj, w naszym sercu i w tych cudownych dzieciakach, których ten świat nie rozumie, pomyślcie sobie, jak one są nieszczęśliwe. Kiedy czują całkowicie coś innego, my mówimy im swoją prawdę, a oni nie mają nic do powiedzenia. Więc próbują nam to wytłumaczyć w sposób, którego my też nie akceptujemy. Tak. Zamanifestować, prawda? Zamanifestować. To jest cały czas próba skomunikowania się z nami metodami, które one po prostu mają, prawda? Bo jeżeli nie słuchamy ich, nie słuchamy, narzucamy swoje poglądy, to często zostaje im tylko i wyłącznie bunt, złość, krzyk. A można tego wszystkiego uniknąć. Moniko, jestem pod wrażeniem Twojej osoby, Twojej siły i zachęcam wszystkie kobiety teraz z tego miejsca, które poczuły, że praca z Moniką jest właśnie dla Was. Zachęcam Was, bo już 3 lipca przez 2 tygodnie Monika będzie dla Was dostępna. Wszystkie informacje znajdziecie o jej kursie Wstań w swojej mocy na stronie monikastaśkiewicz.pl w zakładce kursy. I jeszcze takie małe słówko dla Republiki, jest 50 zł tanie, czyli kurs kosztuje
27 zł. No nie, no to rewelacja, to bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, słyszałyście, to korzystajcie. Ja uwielbiam, że wy tak wychodzicie po prostu z taką piękną otwartością dla kobiet, które ja tutaj zgromadziłam. Dziękuję ci bardzo. Wspierasz kobiety, wspierasz dzieci, wspierasz rodziny w pracy właśnie z dziećmi, które są trudne. Moniko, bardzo, bardzo piękną, robisz piękną robotę po prostu. Gorąco ci dziękuję za to spotkanie. Gorąco zachęcam tutaj wszystkie osoby, żeby napisały w komentarzu, jak to widzą. Widzę, że też u mnie otwiera się taka przestrzeń pracy z dziećmi, jeszcze głębsza niż dotychczas. To jest też niesamowite, ale same przychodzą kobiety do mnie, które właśnie niosą takie piękne światło prawdy i informacji dla tych ludzi, dla tych rodziców i dla tych kobiet, które po prostu potrzebują na ten moment wsparcia. Więc gorąco wszystkich zachęcam. Dziękuję bardzo, Natalia. Dziękuję serdecznie za to spotkanie z Tobą. Jesteś niesamowicie czarującą i otwartą osobą. I cudownie być przy Tobie, cudownie się z Tobą rozmawia. Bardzo Ci dziękuję. I wszystkim osobom, które słuchały, zapraszam serdecznie na kursy. Cieszmy się życiem. Naprawdę jest piękne. Tak, życie jest piękne i myślę, że słowem, kluczem, które może zakończyć tę rozmowę, to jest po prostu ta emanacja radości, którą ty jesteś, czyli twoja przestrzeń, radość jest w nas. Ty tego nas uczysz, ty nam to pokazujesz i ja w to wchodzę całą osobą. Bardzo ci dziękuję. Cudownie, ja również dziękuję serdecznie. Kochani, dzięki wielkie za Waszą obecność. Przepraszam, że nie przeczytałam komentarzy. Czas nas tutaj był ograniczony, ale myślę, że jak Monika będzie mogła, to po prostu zepchnie i w wolnej chwili odpisze. Tak, oczywiście. Oczywiście będę. I też śmiało piszcie do niej, jeżeli macie jakiekolwiek pytania w związku z jej kursami. A ja coś czuję, że się chyba tego 12 lipca spotkamy na certyfikowanym kursie Praktyka Soul Body Fusion. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Pa, pa.